Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję wam bardzo, że przyjęliście to zaproszenie na kilka słów. Powiem wam, jaka jest geneza tego, co za chwilę powiem, tych kilka myśli o życiu duchowym księdza prymasa, bo to też trochę odkrywa no, w pewnym sensie to, co ksiądz biskup mówił, ale myślę, że nie jestem takim jedynym, jakby, który trochę też odkrywa księdza prymasa, uczy się odkrywać. Ja mniej więcej no, przeszło rok temu, półtorej roku temu dostałem taką propozycję, byłem w drukarni w wydawnictwie Bernardinu w Pelplinie, tam odbierając książkę o księdzu Frelichowskim i właśnie ten dyrektor wydawnictwa zapytał mnie, czy nie napisałbym jakiejś książeczki o księdzu prymasie, ponieważ za kilka miesięcy będzie beatyfikacja. I, no i ja mówiłem tak, myślę, że coś napiszę, takiego do czytania, no takiego przystępnego. I w każdym razie, i tak zacząłem pisać pewną historię, bo jako historyk to sobie taki tam kręgosłup położyłem historyczny z dat, ale to mi nie szło, muszę wam powiedzieć, to mi nie szło po prostu. To mówię, co ja napiszę jeszcze kolejną taką samą jak, no nie wiem, życiorys z datami. Wiedziałem, że te daty trochę muszą być, ale to mi nie szło po prostu. I zacząłem czytać kolejny raz zapiski więzienne księdza prymasa. Ja już wam ostatnio o tym mówiłem i jak dla was to nie jest żadne odkrycie, to co powiem oczywiście, że zapiski więzienne są podstawowym źródłem do poznania okresu uwięzienia księdza prymasa, także tutaj w Rywałdzie. Ale one są także takim, myślę, podstawowym źródłem, żeby poznać ten świat wewnętrzny księdza prymasa właśnie w tym okresie uwięzienia. I powiem wam, że jak przeczytałem, nie wiem, kolejny raz, czy czytałem we fragmentach, może nie byłem taki pilny, żebym za każdym razem czytał od deski do deski, to kiedy przeczytałem kolejny raz te fragmenty właśnie, nazwijmy to rywałckie, to zobaczyłem, że można z tych fragmentów, czy też z tego tych pierwszych kilkudziesięciu stron może coś powiedzieć o księdzu prymasie właśnie od tej strony życia duchowego. Bo pozostawi on nam, myślę, pewne takie nawet pojedyncze zdania, które mówią bardzo dużo o nim. I to jest właściwie geneza tego mojego teraz przedłożenia dla was. Starałem się w ciągu ostatniego roku, czy tego prawie półtorej, jakby trochę opisywać to i nawet miesiąc temu wyszła taka niewielka książeczka Spotkania z księdzem prymasem i tutaj są w pewnym sensie te moje takie, to co dzisiaj powiem, nie tak dawno wyszło. Ci, którzy pójdą na pielgrzymkę pieszą, powiem szczerze, pójdą na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy, to dostaną to za darmo w pakiecie, więc zapraszam was, żebyście poszli. A ci, którzy nie, to myślę, że tutaj gwardia to sprowadzi do tego miejsca albo można zamówić w Pelplinie. I chcę pokazać kilka odsłon księdza prymasa właśnie w świetle głównie tych zapisków, które uczynił właśnie tutaj w Rywałcie. To będą takie migawki, więc to nie będzie jakaś cała historia, ale proszę pozwolić, że może to was trochę też zainspiruje, żeby sięgnąć po zapiski więzienne księdza prymasa, czy w ogóle sięgnąć po jakieś teksty. Teraz wychodzą naprawdę bardzo interesujące książki. Na przykład ojciec profesor Zdzisław Kijas napisał taką książkę, którą ja też chciałem napisać, ale napisał taką książkę o czasie uwięzienia i dał jej tytuł, zaraz wam pokażę. To jest najnowsza książka ojca Franciszkanina Zdzisława Józefa Kijasa, Wyszyński, narodziny nowego człowieka. I właśnie on te narodziny nowego człowieka widzi w tym czasie uwięzienia. I to jest właśnie, ja się z tym bardzo utożsamiam, tak? Rzeczywiście ten czas uwięzienia to jest czas narodzin nowego człowieka. Nowego człowieka, niby tego samego, ale jednak innego. I pozwólcie, że ja jakby, to nie są myślę jakieś odkrywcze słowa, ale zwrócę uwagę na kilka wątków tego życia takiego wewnętrznego. Ksiądz biskup już o jednym wspomniał, mianowicie Matka Boża. I to też nie jest może nic odkrywczego, ale kiedy czytamy pierwsze słowa, które prymas zostawił nam, kiedy wszedł tutaj, czy wprowadzono go do celi tutaj niedaleko przecież, na pierwszym piętrze, to zauważył, że na ścianie nad łóżkiem wisiał pewien obraz, a właściwie taki obrazek przedstawiający, no właśnie,
podpisany i prymas nam pisze w swoich zapiskach. Podpisany ten obraz był tak: Matko Boża Rywałcka, pociesz strapionych. To jest jakby pierwsze zdanie, które on napisał, kiedy wszedł do tej celi tutaj. I dalej jakby skomentował ten zapis, tą identyfikację. To był pierwszy głos przyjazny, który wywołał wielką radość. To są pierwsze słowa prymasa z jego uwięzienia w świetle tych zapisków właśnie tutaj w Rywałcie. Pierwsze jego słowo. Czyli widać, że Matka Boża towarzyszyła prymasowi od pierwszych chwil aresztowania. Można powiedzieć, że była dla niego znakiem nadziei w tym trudnym więziennym okresie. Jej obecność stała się niezwykle ważna w tych dniach wypełnionych, moi drodzy, cierpieniem, bólem, samotnością, bezsilnością, odrzuceniem, niepewnością, niezrozumieniem. Można nawet powiedzieć, że trochę może nas zadziwić fakt, jak szybko prymas spotkał na swojej więziennej drodze Maryję. Jak prędko otrzymał znak, że nie jest na niej sam. A może co właściwsze, jakby z drugiej strony, jak szybko Matka Boża dała mu poznać, że on nie jest sam na tej drodze właśnie, na tej drodze uwięzienia. I moi drodzy, my wiemy, że prymas ma taką historię maryjną, właściwie od swojego dzieciństwa. To też wiemy z zapisków więziennych, kiedy mówi o tym, że u niego było i nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej, do Matki Bożej Ostrobramskiej. Ale ten czas uwięzienia i ten czas rywałcki zrodził pewną nową jakość. W tym nowym człowieku, jak zatytułował ojciec Kijasz, właśnie ten nowy człowiek, to w tej sylwetce nowego człowieka jest ta pewna nową jakość relacji z Maryją. My wiemy, że ksiądz prymas już wyjechał z Rywałdu i 8 grudnia zawierzył poprzez taki akt zawierzenia osobiście w Stoczku. My znamy ten akt zawierzenia, on jest właśnie w zapiskach więziennych księdza prymasa. Ale co się okazuje, że ksiądz prymas rok po koronacji tego wizerunku, rok po koronacji przysłał list tutaj do Rywałdu, datowany na datę 25 września 1973 roku, czyli właściwie dokładnie 20 lat od momentu swojego uwięzienia, a rok po koronacji, której sam dokonał. I on napisał między innymi w liście do gwardiana tego klasztoru tak: jestem wam wdzięczny, że otworzyliście bramy mocarzom ciemności, by mógł pozostać pod opieką Matki Bożej Rywałckiej. Z wielką wdzięcznością za tę opiekę koronowałem ją, świadom, że miłującym Boga wszystko pomaga do dobrego. I teraz to następne zdanie jest ciekawe. Tego nie ma w zapiskach więziennych. Pisze tak: w celi kapucyńskiej zrodziła się myśl oddania Matce Bożej w macierzyńską niewolę miłości. Zrealizowana w Stoczku Warmińskim, i pisze datę 8 grudnia 1953 roku. Czyli, moi drodzy, to wielkie wydarzenie podkreślane i przez samego potem księdza prymasa i mające swoje kontynuacje, bo to osobiste oddanie potem za 2 lata zaowocuje tym takim oddaniem całego narodu. Ono ma gdzieś swoją genezę w tej celi, właśnie w tych pierwszych dniach, godzinach. Nie wiemy dokładnie kiedy, on to był 17 dni, jak ostatnio wam mówiłem, 17 dni. Ale on sam nam o tym mówi, bo gdybyśmy my może sobie to wymyślili, to kto byś powiedział, że to jest coś takiego wymyślonego, jakoś tendencyjne, ale on sam nas podprowadza. Czyli, moi drodzy, zawierzenie Matce Bożej, to osobiste, które, jak mówię, wydało tyle owoców. My wiemy, że ksiądz prymas po tym już czasie uwolnienia, wiemy jak mocno zawierzał wszystko, łącznie potem z całą ojczyzną, ale właściwie zawierzał wszystko Matce Bożej, właściwie różne spotkania, grupy, różne dzieła, powołania. Część na Jasnej Górze, ale część w innych miejscach. I można powiedzieć, że u genezy czegoś, co właściwie jest pewną częścią historii Kościoła, bo powojenna historia Kościoła w Polsce to jest historia księdza prymasa i to jest ta historia też maryjna. Ona ma jakby swoją genezę w tych pierwszych dniach uwięzienia księdza prymasa. Można powiedzieć, że jakby u początku tej
no później bardzo rozwiniętej, nie wiem, można powiedzieć, wielkiej cechy religijności, nie wiem, naszej też mentalności religijnej, też sylwetki księdza prymasa, można powiedzieć, stoi to doświadczenie tego odrzucenia, samotności, niepewności, które przeżył tutaj w tej celi. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe. I że wiecie, to jest jakby trochę taka historia, która nas może też, może nam dać odwagi. Nam się wydaje czasami, że te jakby, no, że czekamy na jakieś wielkie wydarzenia w swoim życiu, ale nawet jeżeli one przyjdą czy nie przyjdą, tego nie wiemy, ale moi drodzy, prawdopodobnie te konsekwencje, czasami bardzo duże, różne w naszym życiu, różne wydarzenia, one mogą się rodzić w tak niewielkich i drobnych, pokornych wydarzeniach. Może w twojej osobistej modlitwie, w twoim osobistym zawierzeniu. I po latach zobaczysz pewną historię. I prymas taką historię widział. Gdzie ona miała początek? Po 20 latach nam wyznał, że ten wielki początek, albo ta wielka maryjność ma swój początek gdzieś, czy też ważny czas w tej celi tutaj, niedaleko nas. To jest pierwsza taka myśl. Druga, prymas już pierwszego dnia, 26 września 1953 roku, czyli w tym samym pierwszym dniu uwięzienia, o którym przed chwilą mówiłem, napisał tak w swoich zapiskach. Wzrok mój zatrzymał się na biurku. Stoi tu Chrystus Miłosierny z podpisem Jezu, ufam Tobie. Fotografia znanego obrazu. Uznaję to za drugą łaskę dnia dzisiejszego. Oddaję się w opiekę temu, za którego sprawę tutaj się znalazłem. To też bardzo ciekawe. To jest pod datą 26, bo nawet to, co przed chwilą przytoczyłem, to nawet pod datą 25 jeszcze, bo jakby w tym dniu uwięzienia. A tutaj mamy, prymas mówi, dostałem drugi znak. Jaki to był znak? Jezusa Miłosiernego. Zobaczył obrazek. Ja nie wiem, czy to jest ten sam, jak dzisiaj idziemy do celi, to mamy taki obrazek, właśnie tam leży. Ja nie wiem, czy to jest ten sam, być może nie ten sam, tylko czy ten sam wizerunek, bo mamy różne wizerunki. Ale zobaczmy właśnie, że spotykamy w tej historii, to jest rok 53, dotykamy historii rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego. Już Faustyna, oczywiście siostra Faustyna nie żyje, bo zmarła w 38 roku, ale żył ten właściwie, dzięki któremu to nabożeństwo miłosierdzia, czyli koronka do Miłosierdzia Bożego, prawda? Czyli w niedzielę drugą Zmartwychwstania to święto. I jakby te formy pobożności związane z siostrą Faustyną w pewnym sensie znamy i one są obecne dzięki dzisiaj błogosławionemu księdzu Michałowi Sopoćce. Ale w tym czasie, w 53 roku, to się wszystko jeszcze kotłowało. Nikt nie wiedział, jaki będzie, jakby, na przykład wiemy, że przecież jeszcze nie był zatwierdzony ten kult. Mało tego, trwały dyskusje, czy on jest dobry, czy zły, czy należy akcentować miłosierdzie. I paradoksalnie kilka lat po odzyskaniu niepodległości, nie wiem, czy wiecie, że w 58 roku, 59, jeżeli nie pomyliłem daty, ksiądz prymas dostał takie pismo ze Stolicy Apostolskiej, żeby upomniał księdza Sopoćkę, że nie może tak publicznie mówić o Miłosierdziu Bożym według wskazań siostry Faustyny. I do swojej śmierci nie zostało to zdjęte. On mógł mówić o miłosierdziu, ale nie tak, jak do tego wzywała siostra Faustyna. I my w takiej historii spotykamy tutaj to odniesienie do Miłosierdzia Bożego. Prymas mówi, że to był mój drugi znak tego czasu trudnego uwięzienia. To jest jakiś taki paradoks właśnie, że dla niego stało się to miłosierdzie właśnie taką kotwicą, filarem, którego się trzymał, a jednocześnie cały czas trwały te, nie wiem, dyskusje, spory, czy tak można czcić Pana Boga. I wiecie, od tego pierwszego jakby zdania z 26 września my widzimy, że w tych zapiskach więziennych jest wiele odniesień do Miłosierdzia Bożego. Może to otworzyło można powiedzieć, prymasa na Boże Miłosierdzie, na to oddanie się w Bożą opiekę.
Prymas był, wiemy, bardzo bezbronny, taki bezradny, ale przygnął do miłosierdzia Bożego. I wydaje się, że taka postawa uchroniła go, on o tym sam pisze, przed paraliżującym lękiem. Kiedy przebywał w stoczku, czyli w tym drugim miejscu więzienia, już był prawie cały rok w stoczku, to był bardzo trudny okres, ale właściwie najtrudniejszy z tego czasu jego uwięzienia, to napisał pod datą 5 października tak, że największym brakiem apostoła jest lęk. Największym brakiem apostoła jest lęk, bo on budzi nieufność do potęgi mistrza, uciska serce i kurczy gardło. Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem nieprzyjaciół sprawy. A on, jak on pisze o tym, to znaczy, że on się nie poddał temu lękowi. I między innymi się nie poddał, dlatego że zawierzył się miłosierdziu Bożemu od pierwszego dnia swojego pobytu. Jest taki też pewien fragment, który ja o nim mówię dosyć często, może też go już znacie, w tym wspominaniu o miłosierdziu Bożym. Między innymi prymas pisze już będąc w Komańczy, czy w tym miejscu czwartym uwięzienia, pisze o miłosierdziu Bożym w kontekście sytuacji takiej przedziwnej. Otóż dowiedział się, a właściwie wręcz zostało mu to objawione w czasie snu w nocy, przyśnił mu się Bolesław Bierut. Bolesław Bierut mu się przyśnił. Jak sam prymas napisze, zaraz przytoczę, przez którego on tyle wycierpiał. I pod datą 13 marca 56 roku zanotował tak w swoich zapiskach. Bo dowiedział się, no właśnie, bo nie powiedziałem, bo kiedy się obudził, rano mu doniesiono, że Bierut zmarł. A jest cały sen opisany, nie będę mówił, w zapiskach, przeczytajcie sobie, jest taki sen. Zobaczycie, jak mu się przyśnił Bierut. Nie w trumnie, żeby to było jasne, tylko zupełnie inaczej mu się przyśnił. I on pisze tak, no właśnie, już wie, że zmarł i pisze tak, tym bardziej więcej pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla tego człowieka, który tak bardzo mnie ukrzywdził. Jutro odprawię mszę świętą za zmarłego. Już teraz odpuszczam mojemu winowajcy, ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże miłosierdzie. Pisze o miłosierdziu Bożym w kontekście śmierci swojego oprawcy. Pewne świadectwo, które jest kontynuacją albo rozszerzeniem tego, o czym powiedziałem o prymasie właśnie w kontekście właśnie Bieruta, opiszę, bo mamy to spisane, rektor kościoła świętego Marcina w Warszawie, ksiądz Andrzej Gałka, który kiedyś zauważył w brewiarzu księdza prymasa, że znajduje się kartka, a na tej kartce jest zapisane nazwisko Bierut. I kiedy zapytał prymasa, co oznacza, usłyszał odpowiedź taką. Codziennie modlę się za niego, gdyż był to człowiek, który dokonał w życiu złych wyborów, ale w gruncie rzeczy to nie był zły człowiek. To jest pewna historia przedziwna, moi drodzy. I jeszcze jedno, może dlatego, że ksiądz prymas doświadczył Bożego miłosierdzia i to od pierwszych momentów swojego uwięzienia tutaj właśnie w tym klasztorze. Może mógł mieć taką naprawdę właściwie bezgraniczną postawę miłosierdzia wobec tych wszystkich, a szczególnie w Kościele, którzy nie tylko go zawiedli, ale wręcz, można powiedzieć, zdradzili podczas jego uwięzienia. Prymas, kiedy wyszedł z tego czasu uwięzienia, nie szukał odwetu czy też rewanżu, choć nie było mu łatwo, bo sam wspominał, że w jego obronie stanął tylko rządca diecezji warmińskiej, ksiądz Wojciech Zink, który nie podpisał dokumentów szkalujących właśnie księdza prymasa. On go w swoich wspomnieniach napisze, że czy nawet mówił o tym często, że w mojej obronie stanął Niemiec, no bo tak, no właśnie on miał pochodzenie to niemieckie, to był administrator na Warmii, więc można powiedzieć, właśnie tak go można było pisać. I kto stanął w obronie jeszcze księdza prymasa? Oraz pies Baca. Pies, który ugryzł ubowca, który go tam próbował, powiedzmy, no, który wszedł właściwie na teren tego ogródka namiotowego. Czyli wiecie,
to jest cała historia też, że prymas naprawdę jakby wobec, na nikim się nie zemścił, albo nie wiem, no może zemścił to jest za duże słowo, nie szukał takiego odwetu, a obiektywnie miał do tego wszelkie prawo. Jedynym człowiekiem, który księdzem, infiłatem z Gniezna, który stracił swoje stanowisko, to był taki właśnie ksiądz, który go w Gnieźnie trochę zastąpił, właśnie nawet ksiądz prymas go trochę namaścił i on nadużył swojej władzy. I kiedy ksiądz prymas wrócił na stolicę prymasową, to ksiądz prymas mu dał do wyboru, czy zostanie w diecezji, ale opuści stanowisko, albo wyjedzie. Ale to było wszystko. Następna taka myśl, Bóg w historii życia. Kiedy przeglądamy te pierwsze strony zapisków właśnie więziennych, to widzimy, że prymas bardzo dużo odnosi się do historii swojego dotychczasowego życia, jakby robił rachunek sumienia. Wracał myślami do domu rodzinnego, tu znamy opis śmierci mamy, okres seminaryjny, choroby, odsunięcia jego święceń kapłańskich, czasów wojny, męczeństwa swoich kolegów, kapłanów w czasie II wojny światowej. Pisze o swojej nominacji na biskupa, pisze o procesie biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, tego, który tutaj był też więziony w takim areszcie domowym, zupełnie innym jak ksiądz prymas, ale też był w tym miejscu. Wracał często do tych lat prymasowych, przecież niedługo, bo raptem można powiedzieć, że był niecałe 4 lata był, czy 4 lata był prymasem. I moi drodzy, ta historia to też jest bardzo coś ciekawego właśnie, że my poznajemy księdza prymasa właśnie jako tego, który, można by tak powiedzieć, chce zobaczyć jakby Pana Boga w swojej historii i chce zobaczyć, czy to się jakoś układa w jakąś całość, czy to daje mu zrozumienie tego, co on przeżywa. I na przykład pisze właśnie tutaj w Rywałdzie, pisze tak, że wszyscy oni, mówi o swoich kolegach, którzy byli z rocznika seminaryjnego, przeszli przez obozy koncentracyjne i więzienia. Większość z nich oddała tam swoje życie. Kilkoro wróciło w stanie inwalidztwa. Jeden umarł po odbyciu więzienia polskiego. Uniknąłem obozu tylko dlatego i tylko ja, ponieważ na polecenie biskupa Kozala opuściłem Włocławek. I dalej pisze tak, byłoby coś niedojrzałego w tym, gdybym ja nie zaznał więzienia. Dzieje się więc coś bardzo właściwego. Nie mogę mieć do nikogo żalu. To jest taka puenta księdza prymasa. Ale myślę, że my możemy popatrzeć jeszcze szerzej na to jego życie. W taki sposób, że wiecie, to może być dla nas pewną taką nauką. Też jak patrzymy na różne wydarzenia naszego życia, zastanawiamy się, dlaczego dzisiaj nam się to dzieje, dlaczego dzisiaj, nie wiem, taka niesprawiedliwość albo takie doświadczenie, to wtedy warto sobie może przywołać pewne fakty z naszego życia, że może chociaż ja tego nie rozumiem dzisiaj, to jednak mam te pamiątki Bożej obecności w swoim życiu, które pozwalają mi to dzisiaj trudne przeżyć. Te pamiątki są po to. Wiecie, to też po to jest twoja pamiątka i moja, nie wiem, z pierwszej komunii świętej, może z chrztu, która wisi w twoim domu. Po to, żeby ci pomóc w tych momentach, kiedy jest trudno, kiedy jest trudniej. Po to są te pamiątki, wiecie. Pewno nie tylko, ale po to jest pamiątka. I takie są też pamiątki, nie wiem, biblijne, jeszcze inne właśnie, żeby móc się do nich odwołać. I ksiądz Kijas, o którym wam tu już wspomniałem, że na zakończenie może tej myśli o tych różnych wydarzeniach, kiedyś taki wywiad udzielił, bo on był też w tej, no, można powiedzieć, komisji, która też, czy w tej gronie osób, które przygotowywały, czy prowadziły do beatyfikacji właśnie księdza prymasa. I on w jednym z wywiadów powiedział, że prymas dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu, i teraz są jego słowa, może być patronem osób, które znalazły się w trudnym położeniu materialnym czy duchowym, które czują, że są w sytuacji bez wyjścia. Ludzi, którzy mają wielkie życiowe ideały, lecz jednocześnie czują, że wiatry przeciwne są nazbyt mocne. Prymas pokazuje bowiem swoim życiem,
że nigdy nie należy tracić nadziei. Myślę, że to są piękne słowa. To są też dobre słowa dla tych ojców tutaj, którzy posługują wam. Myślę, dla nas wszystkich, dla księdza biskupa, żeby jak odczytywać księdza prymasa. Bo my stajemy dzisiaj wobec takiego trochę wyzwania, żeby prymasa odczytać. I między innymi myślę, że te słowa pięknie pozwalają czytać księdza prymasa. On pokazuje, że nigdy nie należy tracić nadziei. A szczególnie w tych historiach, kiedy ten przeciwny wiatr wieje i ty nie wiesz, dlaczego tak się dzieje. Bo jak wiesz i mówisz sobie, no byłem łajdakiem, prawda, nie, zrobiłem to i tamto, no to ci trochę pomaga. Wiesz, co masz zrobić, ale jest wiele takich historii, które my nie rozumiemy, dlatego że mówię sobie, dlaczego? Dlaczego tak jest? I to nie jest takie proste. Dalej droga krzyżowa. No coś charakterystycznego tutaj dla was. W niedzielę 4 października prymas zanotował. Dziś erygowałem sobie drogę krzyżową, pisząc na ścianie ołówkiem nazwy stacji męki pańskiej i oznaczając je krzyżykiem. Reszta eklezja suplet. No właśnie, moi drodzy, ta droga krzyżowa, która jest pamiątką całego uwięzienia. Nie ma tak drugiej wyrazistej pamiątki jak wasza droga krzyżowa tutaj. Nie ma takiej pamiątki. Pewno ksiądz prymas od pierwszych dni, nie mamy takich informacji, odprawiał drogę krzyżową, no to narysowanie, odrysowanie wskazuje, że tak było. W innych miejscach nie wiemy, ale też się domyślamy, że przeżywał drogę krzyżową, ale my mamy ten znak i potraktujmy go jako pewne też zaproszenie, wyzwanie, że ten znak, on mówi coś oczywiście o księdzu prymasie, ale on też jest zaproszeniem dla nas. Przypomnę wam, sam z ciekawością to, nie wiem, jak odkryłem, to zobaczyłem, że ten krzyż to jest rzeczywiście coś, co jest bardzo obficie wpisanego w ten czas uwięzienia, ale i w życie księdza prymasa. Przypomnę wam, że ksiądz prymas został aresztowany 25 września, przed północą krótko, to jeszcze było 25 września, a to był piątek. To był piątek. Kiedy przekazano prymasowi informację w Komańczy 26 października, wyjechał co prawda dwa dni później, ale tylko względy takie techniczne zadecydowały, ale jemu ogłoszono to, że wyjdzie na wolność 26 października 56 roku, to także był piątek. Taki paradoks, ale nie ma przypadków. Ten piątek jest bardzo ciekawy i ten krzyż. Wiele jest takich fragmentów o krzyżu, o cierpieniu księdza prymasa, które się wpisują w tą naszą drogę krzyżową. Ja przytoczę tylko dwa, ja zresztą często je przytaczam. Z 56 roku, czyli już on już jest zupełnie w innych warunkach. O nich już można powiedzieć, że to jest taki czas internowania, ale te pierwsze trzy miejsca to właściwie to jest uwięzienie. 22 czerwca 56 roku pisał o takim swoim bolesnym przeżyciu i pisze, ale odwołuje się do Jezusa i mówi tak: opuścili cię twoi apostołowie, jak mnie opuścili biskupi. Opuścili cię uczniowie, jak mnie moi kapłani. Jedni i drudzy poddali się trwodze. Pozostała przy tobie garstka niewiast i widzę je przy sobie. Pozostali sami świeccy, słabi grzesznicy i wymienia tutaj Łotr, Magdalena, Setnik, Nikodem, Józef z Arymatei, Szymon z Cyreny. I przy mnie została gromadka świeckich katolików, wcale nie najmocniejszych, którzy mają odwagę przyznawać się do mnie. To wszystko. Jakie piękne słowa. Jakie piękne słowa, moi drodzy. To są słowa prymasa. Może gdyby to, nie wiem, nie podpisano, to byśmy powiedzieli, że no nie, to muszą być jakieś inne, to kogoś innego. A to są jego słowa. I 25 września 56 roku, to była rocznica trzecia rocznica jego uwięzienia, napisze tak. Widzi, że to się zmienia i że prawdopodobnie wyjdzie. On pisze tak. Nigdy nie wyrzekłbym się tych trzech lat i takich trzech lat z kurikulum mego życia. Jednak lepiej, że upłynęły one w więzieniu, niż by miały upłynąć na Miodowej. Lepiej dla chwały Bożej, dla pozycji Kościoła powszechnego w świecie,
jako stróża prawdy i wolności sumień. Lepiej dla Kościoła w Polsce i lepiej dla pozycji mojego narodu, lepiej dla moich diecezji, dla wzmocnienia postawy duchowieństwa, a już na pewno lepiej dla dobra mojej duszy. Ten wniosek zamykam dziś w godzinie mego aresztowania swoim Te Deum i Magnificat. Cóż, brak słów właściwie na skomentowanie. I jeszcze dwie myśli. Zatytułowałem to o posłudze. 10 października, czyli dwa dni przed wywiezieniem go z tego miejsca, w swoich zapiskach więziennych odwołał się do postaci Anieli Salawy. Rozczytywałem się dzisiaj w życiorysie Anieli Salawy, krakowskiej służącej. Chociaż książka napisana jest niedobrze, to jednak sylwetka Anieli wychodzi wyraziście. Jej wrodzona inteligencja prostej dziewczyny podhalańskiej była dobrym, przyrodzonym przykładem dla pracy łaski. Im bardziej zdobywa ją sobie Bóg, tym więcej oddawała się ludziom w przedziwnej gotowości ofiary i usłużności, a nawet zastępczego cierpienia. Jest to doskonała patronka na czasy współczesne. Czynię postanowienie, że dołożę mych starań, by przyspieszyć wyniesienie na ołtarze tak pożytecznego na czasy dzisiejsze wzoru doskonałości. To jest taka krótka historia, którą też na początku trochę nie do końca rozumiałem, bo oczywiście słyszałem o Anieli Salawie, wiedziałem, że już jest błogosławioną. No właśnie, ale przypomnijmy, kto stanął w tych pierwszych dniach, można powiedzieć, na tej drodze trudnej księdza prymasa. No kto go zachwycił, nie wiem, kto jakoś go uderzył. To była uboga kobieta, właściwie skromna służąca. Pani, która zajmowała się sprzątaniem u zamożnych mieszczan krakowskich. Zofia Starowiejska Morstinowo, opisując życie Salawy właściwie w pierwszych zdaniach, napisze tak, że Aniela była służącą, prostą służącą, takich jakich tysiące snuły się podówczas po ulicach Krakowa. Zalegały jego kościoły, wypełniały sklepy i targowe place. Ani jej zewnętrzność, ani koleje życia nie wyróżniały je spośród otoczenia. Życie jej było proste i zwykłe, najzupełniej podobne do biednych, pracowitych losów pomocnic domowych. Ktoś tak opisał właśnie Anielę. Rzeczywiście urodziła się w Sieprawiu pod Krakowem. Pochodziła z wielodzietnej, takiej biednej rodziny chłopskiej. Urodziła się w 1881 roku, a kiedy miała 16 lat, można powiedzieć, że wyruszyła na podbój świata do Krakowa, żeby pracować jako służąca. I pracowała w domach bogatych rodzin mieszczańskich. Też miała swój taki moment, odsyłam was do jej życiorysu, bo ona nie od razu jakoś tak mocno przygnęła do Pana Boga. Ona też poszła w świat, właściwie zaczęło ją, miała już jakieś pieniądze, była już poza domem, właściwie mogła robić różne rzeczy, ale doświadczyła choroby i to śmiertelnej swojej starszej siostry. I to był taki moment przełomowy, że to sama potem bardzo cierpiała, była bardzo chora i zmarła w 1922 roku, czyli moi drodzy, miała 41 lat, kiedy zmarła. I ona przeszła pewną drogę też takiego wewnętrznego oczyszczenia. I ta historia, moi drodzy, jej życia, tej służącej, zachwyciła prymasa. I on mówi o czymś też bardzo ciekawym. O czym on mówi? On mówi, że w jej życiu widać coś bardzo dobrego, że jeżeli ty masz coraz głębsze relacje z Panem Bogiem, to otwierasz się na posługę wobec innych. Taki elementarz chrześcijanina. Jak masz problemy z posługą na rzecz innych, albo w ogóle jej nie widzisz, to być może ta droga twoja wcale chyba nie jest do końca chrześcijańską drogą. Wiecie, bo w kościele można mieć różne postawy, można mieć różne gesty, można się ubierać w różne stroje, tylko w kościele, to nam papież Franciszek bardzo ciekawie przypomina, jakby czasami zapominano o słowie posługa. Posługa. I prymas właściwie do tego się odnosi. Jego uderzyła ta posługa tej skromnej, można powiedzieć, pomocy domowej.
Wiecie, co jest atrybutem anieli? Chociaż znamy jej jakieś zdjęcia, ale święci mają czasami atrybuty, to znaczy pewne przedmioty, które im towarzyszą. Atrybutem nie zawsze, ale w przedstawieniach błogosławionej anieli Sławy atrybutem jest miotła. Atrybutem jest miotła, moi drodzy. Moi drodzy, miotła. W każdym razie ja chcę wam powiedzieć, zobaczcie, kto stanął na drodze. To można bardzo jeszcze rozwijać. Prymas został dotknięty życiorysem tej właśnie, można by powiedzieć, sprzątaczki. I ostatnia myśl, to sam ją odkryłem jakby na końcu, bo już nie w tej części o Rywaldzie, ale w części o Stoczku, bo tak jest już w tym podziale w zapiskach, jest taki moment, kiedy prymas mówi o świętym Józefie. Też zauważył świętego Józefa. Dlaczego? On mówi, prymas mówi, odwołam się do jego słów, już kończąc. Przepraszam, żebym tu przeczytał dokładnie, jak to brzmi. Po wyjątkowo wczesnej wieczerze zasiadłem do lektury książki ojca Bernarda o świętym Józefie. I na początku też, no tam nie ma żadnego wytłumaczenia, jaki ojciec Bernard. Okazało się, że to jest książka Karmelity Bosego, ojca Bernarda od Matki Bożej, Bernarda Smyraka. Tytuł tej książki brzmiał Święty Józef, a człowiek współczesny. I ta pozycja, udało się znaleźć, została wydana w Krakowie w 1948 roku w wydawnictwie Karmelitów Bosych z przedmową osoby bardzo zasłużonej dla propagowania osoby, sylwetki świętego Józefa, mianowicie wstęp do tej książki napisał Jan Dobraczyński, ten, który jest autorem Cień Ojca o świętym Józefie, na którą powołuje się w tym swoim liście o świętym Józefie nawet papież Franciszek. Czyli tą książkę wziął. Co to było? W tej książce były kazania, które zostały wygłoszone przez tego zakonnika w 1946 roku z okazji 150. rocznicy koronacji obrazu świętego Józefa, tego, którego będziecie mieli, tej właściwie koronacji obrazu świętej rodziny. Ten obraz został koronowany w końcu XVIII wieku w Kaliszu i właśnie ten, i z okazji tej rocznicy koronacji on wygłosił takie katechezy i potem zostały wydane. Będziecie mogli to trochę pokontemplować, kiedy obraz będzie właśnie w waszej świątyni. I moi drodzy, pisze dalej ksiądz prymas tak. Ze skupienia, z tej lektury, wyrwało mnie niezwykłe w tym czasie pukanie do drzwi. Nie czekając na zaproszenie, wszedł pan w czeracie z kapeluszem w ręku. Pojedziemy dalej, zwrócił się do mnie. Jak widać, ta lektura tekstów o świętym Józefie, a właściwie w pewnym sensie on sam, oblubieniec Najświętszej Marii Panny, umocnił prymasa, nie wiem, przygotował, umocnił w tych pierwszych dniach uwięzienia, ale też w pewnym sensie przygotował go do kolejnego miejsca uwięzienia. W zapiskach dalej czytamy tak. Zebrałem dość szybko swoje rzeczy do waliz przywiezionych przez moich panów z Miodowej. Po ciemnych schodach idziemy w dół. I tutaj ciekawe słowo, po raz pierwszy od 2 tygodni. Czyli wiemy, że nie schodził. Wokół nie ma żadnej żywej duszy, nawet żołnierzy, którzy zazwyczaj wśród nocy czynili tyle hałasu na korytarzach, ani śladu. Zajmuję miejsce w aucie wraz z panem w ceracie, tak pisze o tych swoich towarzyszach. Stoi kilka innych wozów w dyskretnej odległości. Ruszamy w imię Boże. I dalej. Czuję się tak bardzo rzeczą, że nie pytam o nic. Oddaję się w opiekę Matce Bożej i świętemu Józefowi, od którego tak nagle zostałem oderwany. Czyli moi drodzy, tu nie ma przypadków. My dzisiaj jesteśmy zaproszeni w całym Kościele, a nawet w naszej diecezji jakby podwójnie, poprzez tą peregrynację właśnie tego wizerunku, który mówimy najczęściej święty Józef, ale tam jest święta rodzina. Święty Józef, można powiedzieć, przygotowywał księdza prymasa, nie wiem, prowadzi w tym czasie, jak on mówi, wtedy, kiedy czułem się jak rzecz. Wiemy, co to znaczy czuć się jak rzecz. To znaczy, że ktoś nie jest dla nas bez litości i nie widzi w nas człowieczeństwa. To gorzej chyba niż być wyzwanym, nie wiem, to gorzej niż nawet dostać, nie wiem, może fizyczną jakąś przemoc, nie wiem, doświadczyć. Czuć się jak rzecz, wiecie, to jest jedno z najważniejszych
trudniejszych do przeżycia doświadczeń. I to jest doświadczenie księdza prymasa, ale w tej historii jest też święty Józef. I to też jest ta historia, można powiedzieć, z tej celi tutaj niedaleko nas. Zapraszam was jeszcze raz do lektury zapisków więziennych i może do takiego odkrywania osobistego. Może odkryjecie coś innego z tych pierwszych stron, a to przecież chodzi o to, żeby rzeczywiście odkrywać świętego Józefa. Błogosławionego, mamy nadzieję, za chwilę księdza prymasa, bo o nim chciałem mówić przede wszystkim. I myślę, że my mamy taki naprawdę dobry impuls, to miejsce, te zapiski, żeby podjąć się też tego trudu, ale też radości odkrywania księdza prymasa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za fakty. Dziękujemy za fakty i przemyślenia, myśli wokół przeżyć wewnętrznych prymasa w naszej kapucyńskiej celi. Teraz jest możliwość dopytania czegoś albo dopowiedzenia. Bo tak, dopowiedzenia, bo mówiłem dzisiaj o życiu duchowym, więc czy wewnętrznym księdza prymasa jakiś amel, może ktoś z was chciałby się podzielić swoim własnym odkryciem właśnie księdza prymasa, ale może coś innego. A może jakimś skojarzeniem z własnym życiem, czy życiem kogoś innego, bo my te traumy też przeżywamy przecież w ciągu swojego życia. Czasami jest taka jedna wielka trauma, która wyciska piętno na całą naszą postawę. Najczęściej odrzucamy ją, chcemy się jej pozbyć jak najszybciej, nie wiedząc, że jest to największe dobrodziejstwo w naszym życiu. Jakby ktoś chciał użyć mikrofonu, to jestem. Chciałabym tylko powiedzieć krótkie słowo na ten temat, że kardynał Wyszyński dla mnie osobiście w ostatnim czasie był takim nauczycielem, że jeśli mamy w życiu codziennym trudne sytuacje i trudno nam jest czasami przyjąć upokorzenia od drugich osób, to wtedy należy przebaczyć i czuwać nad tym, żeby w sercu nie było nienawiści. Bardzo uważam, że właśnie kardynał Wyszyński jest takim nauczycielem dla nas, żeby bronić się przed nienawiścią. I tutaj w Rywałdzie jest takie popiersie, kiedy wychodzimy z sanktuarium, widzimy popiersie kardynała Wyszyńskiego właśnie z napisem, który wzywa do tego, byśmy nienawiść zawsze zwyciężali miłością. Dziękuję bardzo. Kiedy później prymas przyjechał 19 lat później do Rywałdo, aby koronować figurę Matki Bożej, to wielu spodziewało się, że tu przemówi, że powróci do tamtych czasów, że może kogoś napiętnuje, ale nic takiego nie było i tak się uważa, że prymas pokazał swoją klasę. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dopowiedzieć? Szczęść Boże wszystkim, a tak może po kobiecemu. Otóż prymas był sąsiadem mojej babci i moja mama jest zaprzyjaźniona z jego siostrzenicą, u której zawsze na biurku stało jego zdjęcie, a nie można było tego zdjęcia przechowywać. Prymas bardzo kochał kwiaty i najbardziej lubił nasturcje. Jest nawet taka książka. Tak. Najbardziej lubił nasturcje. Kochał w ogóle kwiaty polne. Mieszkał koło Wyszkowa. To są tereny, gdzie naturalne łąki, naturalne kwiaty. I bardzo często przyrównywał kobiety do kwiatów. W związku z nadchodzącymi wydarzeniami jest bowiem taka akcja, czy rzeczywiście kobiety będą na to wydarzenie wyglądały jak kwiaty. Dziękuję. Tak na
nawiasem mówiąc, wczoraj spotkałem panią, która właśnie w czasie koronacji jako mała dziewczynka wręczała kwiaty prymasowi tutaj. Czy jeszcze ktoś? W takim razie ja przypominam, że tak. Ja myślę, że największą wartością właśnie każdej osoby, która spotyka się z jakimiś przeciwnościami i tak mówiąc krótko, ma pod górkę, okazuje tą wielkość tylko wtedy, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrafi być ponad tym, kiedy potrafi wybaczyć, kiedy potrafi się pomodlić, a dla niektórych, przyznam się również, dla mnie czasami jest to niewykonalne. Dla nas wszystkich to jest często niewykonalne, tylko pytanie, czy jest tego więcej, czy tego jest mniej. No. Przytoczę tekst, który był mówiony na pogrzebie, że takiego ojca to Bóg daje raz na 1000 lat i to jest prawda. Bo jak wracał do Warszawy, co go odwieźli po dekrecie, bo on nie był aresztowany i nie był sądzony, to jak wchodził do bloku rządowego, to wszyscy klękali jak przed monstrancją. Także bardzo ludzie dużo widzieli, a resztę to powiem do filmu. Bóg zapłać za głos. Dziękuję Państwu bardzo za kolejne spotkanie, bo pewno ojciec będzie dziękował. Ja bardzo Państwu dziękuję i zapraszamy na jeszcze jedno. Tak, tak, dziękujemy księdzu biskupowi i diakonowi Waldemarowi za ten dzisiejszy wieczór. Przypominam, że spotkamy się jeszcze raz, ostatni w tym cyklu już 29 sierpnia. Jak zwykle o 17 rozpoczniemy mszę świętą, a później będzie też konferencja. Przekazujcie swoim znajomym, szczególnie tym, których podejrzewacie o to, że są zainteresowani prymasem i tym, co się działo właśnie w czasie jego niewoli i nie tylko.